Hejo, dzień dobry, witam się z wami, nie wiem którego czerwca, ale dzień tygodnia jest sobota, 9. to wiem, 9? 9, witam się z wami 9 czerwca, czekajcie, muszę tutaj kontrolować situation. O, jest brygada, czekajcie, jest Oscaro, hejo, jest Graciano, jest Tomaszo i jest Claudio, a gdzie Olivio? Czekajcie, gdzie jest Olivio? Jest Olivio, o, jedyne Olivio pomachało. Co? Nie możesz tableta. Wszyscy są zmobilizowani od rana na sprzętach. Wszyscy po prostu, wszyscy. Także zaraz odłączamy prąd. I co? Ja wspomagam się oczywiście zimną kawą. Także Nescafé Frappé fioletowa. I co? I wszyscy czekamy po prostu jak na spowiedź. W sensie czekamy na kuriera. Tak, czekamy na kuriera i co? I będziemy brykać. Będziemy brykać, ponieważ wczoraj podczas live jedna z was dała cynka, że rzekomo w Butcie jest wyprzedaż produktów z Nyxa, czyli z szafy Nyxa. Więc mega jestem tego ciekawa i jeżeli tak jest, to byłoby super. Także będziemy w Butcie, jeżeli będę mogła, to oczywiście coś tam wam nagram, pokażę. Zagłuszają mnie, no. No, także będziemy jechać do Butsa, jak będziemy w parku, to też wam coś tam nagram. Także będzie taki rozrywkowy dzisiejszy ten vlog. Poprzednie dwa, jeden już macie na kanale, drugi może dodam wam dzisiaj, jak wrócimy. No, a jeszcze przede mną oczywiście nagranie try on haul z Shein. Katankę noszę wiernie już dzisiaj drugi dzień. No, bardzo mi się spodobała, ale jeszcze w sumie try on haul nie macie, także będzie dopiero pewnie po vlogu. Także co? Odzywam się do was niebawem. I hejo, kochani, odzywam się do was po raz kolejny. Jak widzicie, jesteśmy w parku, tylko tym razem mniej mamy przesrane. No, ale skosili trawę i nawet tak tyle I kupki mniej nie głosu widać. jest dzisiaj. No i w ogóle jest mniej osób. I w ogóle jest fajnie, jest fajnie, bo też jest ciepło, ale jest wiaterek. Teraz siedzimy, o, pokaż się, gdzie ty jesteś? Nami. Z dziewczynami siedzimy. Oła, spoko. Co? Chłopaki nam gdzieś poszli. No, chłopaki nam poszli tam na huśtawki, zaraz idę właśnie ich nagrać. My siedzimy tutaj sobie na kucyku, jesteśmy po mini shoppingu. Dziewczyny się obkupiły delikatnie w Patent. JD. Leginsy z Adidasa i skarpetki. No, Oli sobie kupiła leginsy. Być może jak dojadziemy do domu, to wam pokażę w holu. Klaudia kupiła sobie leginsy, bardzo fajne z. Jak się to nazywało? Taka nowa firma, ja jej nie znam, ale. Jak to się Ważna nazywało? SL. Fajne takie, fajne. Spodobały mi się w sumie najbardziej z tych wszystkich, jakie dziś widziałam, szczerze powiem. Więc takie, nie pamiętam tej nazwy, ale jakaś nowa całkowicie marka, bo ja jej wcześniej nie widziałam w ogóle. W JD. Oskar dzisiaj ma nową koszulkę z Sonety, a Gracjan ma nową z Mackenzie. No, Niebrandowe. a ja mam nie, a ja wam pokażę, co ja mam, bo ja to mam tu. Ja mam Kubusia Play! Nie, żartowałam. A dziewczyny, koniecznie. Skupcie, bo jak wy przyjdzie, to wyskupię wszystko. Zaraz wam pokażę, co mam, jak znajdę. Tylko teraz gdzie odschowałam? Chyba wam nie pokażę. Czekajcie, czekajcie. Szukam. Szukam, bo nie wiem, gdzie to sadziłam. Jest, mam. Dobra. A ja znalazłam na promo w TK Maxie. Bardzo proszę. To jest pomadka matowa w płynie. Couture Matte Stain. I z 30 na 13. Pokażę wam szybko kolorek. Takowy. Takowe opakowanie, bardzo fajne, bardzo ładne, za 13 poundów, także mega się cieszę, nie mogę wypróbować, bo cały czas jem, zjadam ten mój produkt na ustach, czyli ten Christian Breton, ten błyszczyk jest pyszny, jest taki miętowy. Dobra, chowam to, idę do chłopaków, bo widzę, że zmienili miejscówkę, a Tomasz poszedł po rzepy, bo zapomnieliśmy wziąć rzepów. No, dobra, chowam moje picie, przyjdę później. Ty gadasz tam coś? Weź! Oliwia, chowaj telefon. Już. No, także ja idę do chłopaków, bujnę się parę razy, może wam też coś nagram. Tylko teraz tak patrzę, gdzie oni są. Przed chwilą jeszcze ich widziałam, a teraz ich nie widzę.
No także pogoda jest cudowna. Mam nadzieję, że u was również jest fajna pogoda. Olipora, ja już widzę Oskara, więc znajdę zaraz Gracjana. Po Oskarze do niego dojdę. Przełączę tylko drugą stronę kamerki, żeby pokazywać wam chłopaków, a nie siebie. No, także żegnam się póki co z dziewczynami. One sobie tu chwilę jeszcze posiedzą, a jak przyjdą rzepy, to pogramy i też może wam się nagram. Także teraz odwracam kamerkę i pokażę wam za chwilę chłopaków. Dobra, to teraz mamy zadanie bojowe do wykonania, gdyż muszę znaleźć... Dobra, widzę chłopaków. Jeee, widzę chłopaków. Czekajcie. Widzę. Jeee, są chłopaki. Nie widzą mnie. Jest Osko. Jeee, zobaczył. Jest Oskar. O, Gracjan wszedł aż na samą górę. Nie spadaj. Tu jest Gracjano. Ale fajnie wygląda. Czekaj, zdjęcie ci zrobię. Stój. No, także tam jest Gracjano. A co to jest? Co to jest? Spoko. Jest Oskaro. O, czekaj, zdjęcie ci zrobię. Czekaj, bo fajnie jest. Super. Gdzie Gracjano? Tu Gracjano. No, Gracjano i Gracjana koszulka, a tu Oskaro i Oskara koszulka. No, nowe nabytki. Czekaj, super. Dobra, teraz tutaj wchodzą. No, wchodź. No, a ogólnie pokażę wam, jest dość... Nie jest mało osób, jest dużo osób. No to czekaj, to ja nagram, jak skaczesz. No. 3, 4. Uuu, super. No i podjechał jeszcze pan Ludziarz. A to jest fajne, to tutaj zielone, tylko obujałabym się, ale nie bardzo mam właśnie z kim. I tutaj bym wam ponagrywała za chwilę, bo to taka fajna bujawka, że można się w głowę kręcić w koło. O, a tu mamy wodę. Zobaczcie, jaka pogoda. Tomasz poszedł właśnie, jeszcze go nie widać, poszedł do auta po rzepy. Także za chwilę powinien być z powrotem. A tyle jest osób. Tyle jest ludziów na placu. I tam z tamtej strony jeszcze właśnie jest skatepark. Także dodatkowa brygada ludziów. Idzie Gracjan. Chodź, bo ja chcę na to zaraz. Także czekamy na to urządzonko, bo to jest fajne. I za chwilę się pobujamy, to włączę wam kamerę i pokażę wam jeszcze raz. Chodź, synek, poczekamy. No i jesteśmy już na tym i zaraz wam pokażę właśnie, jak to się fajnie kręci. Jest Gracjan, jest Gracjan. Smiley! Widzę. Ja, to się kręci i ja się też kręcę. I się generalnie kręcimy. Zobaczcie. Za mamą! Co za mamą? Za mamą, tę górę. Tam. Która? Za tę górę. A, tamta góra za mamą. A to jak ja się kręcę, to nie widać góry. No, bo jak się kręcę, to nie widać. Oskar nam gdzieś idzie, a jest tam Oskar. Dobra, widzę go, zaraz wam pokażę. O, ja już robię, podaj! A, no, podaj! Ja już widzę. Teraz ja ciebie chcę pokazać. Gdzie jesteś? Tutaj. Jest, kręci się. Teraz spadam. Nie spadaj. Muszę. Nie. Nie. Gotowa? Nie. Dobra, także tak właśnie fajnie się tutaj kręci. I za chwilę odezwę się do was ponownie. Fajnie jest. Dobra, jestem tu. Gracjan prosi, żebym go nagrała, więc nagrywam. To czekaj, stanę z drugiej strony. O, a tam brygada, widzę, gra. Jest Oli i wujek. Gdzie jest Klaudia? Gdzie ty jesteś? A co ci pomóc? O, jak ja mam ci pomóc? To trzeba dużo siły. Dużo siły trzeba, synek, ja tyle nie mam. Musisz mnie ponieść. Ojej. To czekaj. Boże. Teraz Oskar, nagrywaj cokolwiek chcesz. Możesz tatę, możesz nas wszystkich i możesz mówić do tego. I musisz mnie ponieść. Możesz być dzisiaj vlogerem. A musisz mnie dzisiaj ponieść. Bo to będzie tylko twój głos, ciebie nie będzie. Ponieś! No i mów co nagrywać. No ponieś mnie! Ja mam cię podnieść? Tak. Przodem? Tak. Mów, Oskarek, ja jesteś cię. Nie ma nie mogę tam. Ewo, bąka puszczę zara. No. Go on! No, nagraj. Dawaj. Idzie.
Gracjan idzie, bardzo dobrze. Druga to jest teraz, trzecia. Widać go dobrze? Widać go, pokaż jak nogi mu zwisają. Chodź trochę dalej. Super, super. Jeszcze wisi. Daje radę, chodź do tyłu trochę, żeby go było całego widać. Dzisiaj Oskar vloguje. Normalnie pierwszy vlog Oskara. Nie wierzę, że dojdziesz do końca. Nie. Łap się z przodu. Z przodu się złap. Super. Teraz przejdź i nagraj tatę jak gra z Oliwią. Tylko mów. Tata! Tata, co wygracie? Tata, co to jest? Dawaj, vloger. Ja nic nie widzę dobrze. Co nie widać? Widać, no zobacz, tu jest tata. O. Pierwszy vlog Oskara, brawo, brawo. Super to było, high five. Extra. No ja wiem, bo to zawsze tak jest. Oli rzuca. Tak zmęczony. Gdzie Klaudia? Klaudia poszła do toalety. Gdzie piłka? Ja się zastanawiam, czy nie pójść za nią. Klaudia poszła do toalety, więc idę zobaczyć, czy jest wszystko okidoki. Gracjana się napije. Jeszcze może da mamie buziaka albo coś. Czy nie da? Nie da? Widzisz, jak cię Bozia skarała? Nie da buziaka. To buziak jak mel. I ci. Mua, dał. Dał buziaka. Dobra, ja chyba pójdę do Klaudii, bo się stresuję. Czy ona tam sobie daje radę? Patrzcie, jak mu się pizdziało. Czekaj, zdjęcie. No, pik, pik, super fota. Ekstra, jak sportowiec. Dobra, odzywam się do was za chwilkę. Dobra. I łączę się ponownie. Uwaga, uwaga, idę do dzieci. Zaraz zobaczymy, gdzie się powspinali. Ale jest gorąco, powiem wam, że mogą wziąć krótkie spodenki. Jest Oliw. Jest Oliwek. Jest Olinek, okrąglinek. Czekaj, zrobię ci foto. Fajne. Super. Jaką grę? Grają w grę. Cokolwiek to znaczy. Fajnie to wygląda. Te liny takie i tak się fajnie wspinacie. I tak do góry i wysoko. I patrzcie, gdzie jest ten chłopiec. Na samej górze był. A reszta brygady jest tu. No, Tomasz się rozebrał. Mówi, że będzie się dopalał. Ostatnio się normalnie aż przyjarał z przodu. Dzisiaj jakoś już prawie, że nie widać. Także, o, proszę bardzo. Jest. Grają w piłkę z Klaudią. A Oskaro siedzi na kocyku. Właśnie będzie podanie. Jest podanie. Do Klaudii. Klaudia do taty. Tata obronił. I do Klaudii. Klaudia prawie złapała. A, przepuścił. Ściągnij Sonienia bluzę. Gorąco. Chorąco. No, ja idę sobie do Oskara. Siedzi tu, o, sam. I już nie siedzi sam. Już jestem ja. O Jezu, jak tu jest gorąco. A ja w długich spodniach. No, także oni się tam gdzieś, o, jeszcze wspinają. Ja już nic nie widzę, bo mnie słońce razi. Oli już wisi jak małpiszon. A Tomek gada z piłką. To było uderzenie w sam środek tarczy. W Jajka. Klejnoty dostał, tak jest. O, bardzo dobrze. No i tak sobie właśnie spędzamy czas, tak sobie siedzimy. Idzie Olinek okrąglinek, to może pogra ze mną w rzepy. Gdzieś tu są rzepy, o. O, nie, ona leci do piłki. Spoko. Poszła do piłki. Także ja zaraz zobaczę, kto ze mną pogra w rzepy. I się do was odezwę. Ponownie.
Słyszałeś to? Tak. Dołącz korę. A ty co? A ty proszę się wyjść po mnie? Daj mi. Czego mnie nie ostrzegłeś? Daj, to ja teraz gram. Nagrywałeś tak akurat? Klaudia, jeszcze jak nie masz picia, to weź sobie moje. A nie! Zaraz, teraz my gramy. Były. Tu mam. I hejo, hejo, zobaczcie, zajechaliśmy tutaj do takiego miejsca. Z racji tego, że dziewczyny uwielbiają konie. O, a tam moje koleżanki gdzieś. Zobaczcie, jaki fajny. Zobaczcie, jaki super. Wow. Denerwuje się? Hej. Ale super. Hej. Super jesteś. She is hungry, I think so. No i hejo, hejo, my już jesteśmy w domku i słuchajcie, dzieją się rzeczy takie. Będę robić spaghetti i będę robić, słuchajcie, piersi z kurczaka faszerowane. No, zaraz się zgubiłam tego pięknego paznokcia, jak grałeś w piłkę. Ale to nieważne, zaraz sobie dokleję. Wszystko na spaghetti mam przygotowane, jest godzina 19, robię kolację. Dochodzi do nas jedna osoba, także będzie nas 7 osób. Szczęśliwa siódemka. Więc robię spaghetti i robię piersi z kurczaka, faszerowane szpinakiem z czosnkiem. I zawinię to, słuchajcie, w oczywiście w ciasto francuskie. Także już kiedyś to robiłam, bardzo dobre, pyszne, ładnie wyglądające, więc te piersi kurczaka robię nam, czyli mi i Tomaszowi, a dzieciaczki i w sumie my też będziemy jeść spaghetti. Także dwie opcje jedzeniowe, bo chciałabym, żeby Tomek spróbował sobie te danie. Po prostu. Także jak ja robię spaghetti, jak robię te, sorry, piersi z kurczaka, to już filmiki są na kanale, więc ja już nie muszę tego nagrywać i nie muszę Wam tego dodawać. Ejo. Chłopaki grają w bilarda. Chłopaki grają w bilarda. Tak właśnie, to właśnie było z ostatniej chwili, co się dzieje przed domem. No, także wszyscy grają tam sobie w bilarda, za chwilę jeszcze dziewczyny przyjdą, bo Oli z Klaudią poszły po Rianon, która też u nas właśnie zostanie dzisiaj na noc, także cała chata ludzi, słuchajcie, dzieje się. My byliśmy w parku, chyba jednak teraz Wam nie pokażę, słuchajcie, holu, jeżeli chodzi o dziewczęciuchy, bo Oliwia już do siebie przyodziała. Gracjan już dał do prania bluzkę, bo już upaćkał arbuzem dzisiaj. No, więc pokażę Wam po prostu przy okazji, ale to leginsy, wiecie, jakieś Adidasa zwykłe i Klaudia właśnie tylko wzięła sobie, nie wiem, jak się ta firma dalej nazywa, nie kumam. Więc to tak by wyglądało. No, więc ja się biorę, oczywiście czynię swoją powinność, biorę się za przyrządzanie spaghetti i tych cycków. Ale pokażę Wam, czekaj. Co się stało się? O, proszę bardzo, tak się gra. No, co się stało? Co się stało? Co zrobił źle? Kto zrobił źle? Polska. Polska źle zrobiła? Kurde. O, jest brygada, patrzcie. Haja! Wszyscy są w ogóle, słuchajcie. Przewaga bab nad facetami. Nie wiem jak... Nie, czekaj, raz, dwa, trzy, a nas? Cztery! Plus dwie kotki. Sześć. Nie mają szans. Ale nasza moc, wiecie, jest... girls power, wiecie o co chodzi. No takie girls power, że poznam się złamałam, nie? Takie power. No, także tak się tutaj gra. Dziewczyny już widzę tu o, do fitting roomu przychodzą. No i co? Biorę się za przyrządzanie jedzenia. Muzyczka gra, także jest fajnie. Dobra, odzywam się później.